Dzień dobry, Alicja Kwaśniewska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Miniona noc była ostatnią z tak niską temperaturą. Z południowego zachodu napływa do nas bardzo ciepłe powietrze. Na pogodę w Polsce w nadchodzący weekend będzie miał wpływ wyż z nad Turcji. Egzotycznie nie będzie, ale możemy liczyć na dużą dawkę słońca. Dzisiaj wieczorem, a także początkowo w nocy na krańcach wschodnich, a także na północnym wschodzie jeszcze sporo chmur. Tutaj opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a także opady marzną deszczu powodujące gołoleć. Im dalej na zachód, tym więcej rozpogodzeń i przejaśnień. Na krańcach wschodnich jeszcze delikatny mróz. Tutaj od minus 2 do minus 5 stopni. W górach minus 6, w centrum 0, na zachodzie 1 stopień na plusie. Jutro na krańcach wschodnich jeszcze sporo chmur. Mogą pojawić się tutaj opady deszczu i mrzawki. W miarę upływu dnia te opady stopniowo będą zanikać. Po południu już w całym kraju będzie pogodnie i słonecznie. Na zachodzie w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 10 stopni. W centrum około 5, na krańcach wschodnich od 1 do 3 stopni powyżej zera. Wraz z napływem tego bardzo ciepłego powietrza w wielu miejscach mogą pojawić się mgły i zamglenia ograniczające widoczność. Na Kujawach i na Pomorzu dzisiejsza noc również będzie pogodna. Nad ranem temperatura jeszcze spadnie poniżej zera. Na ogół o minus 1, minus 2 stopnie wskażą termometry. Jutro natomiast temperatura wzrośnie do 2-4 stopni. Możemy liczyć na bardzo pogodny i słoneczny dzień. W ciągu dnia na niebie będą tworzyć się pierzaste chmury. Będą one przykrywać słońce, ale padać na pewno nie będzie. Na barometrach 1017 hektopaskali ciśnienie po południu będzie się wahać raz w górę, raz w dół. W kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej. Dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia.